W meczu o Mistrzostwo Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych Marcinki Kępno przegrały z Górnikiem Konin 0-1. Spotkanie rozegrano wczoraj na Stadionie Miejskim w Kępnie. Była to trzecia porażka w rundzie wiosennej piłkarzy trenera Jacka Falszewskiego. Wcześniej lepsi okazali się zawodnicy Centry Ostrów Wielkopolski i Lecha Poznań. No ważny mecz, a czy słaby, to bym nie powiedział. No mecz walki, mecz wyrównany, o którym... O zwycięstwie zadecydował błąd naszego obrońcy, no i Konin to wykorzystał i potrafił utrzymać później wynik do końca. No i przegraliśmy 1-0. Mecz był słabym widowiskiem, ale jednym i drugim piłkarzom nie można odmówić woli walki. No dzisiaj przyjeżdżając tutaj nastawiliśmy się na to, że wywieziemy stąd 3 punkty. No takie mieliśmy nadzieję, że takim wynikiem ten mecz się skończy. Zostawiliśmy sobie na bok piękno dzisiaj, bo jednak ta tabela jednak jest taka, że było, nie było, cały czas bijemy się o to drugie miejsce w tabeli. Marcinki miał nad nami teraz 4 punkty, no po tym zwycięstwie w bólach, przyznam, no ten dystans zmalał do 1 punktu. Mecz był, miał różne oblicza, myślę, że były fazy meczu, w którym my prowadziliśmy grę, były fazy, kiedy Marcinki. Ogólnie mecz był takim, jak to się mówi, oklepanym stwierdzeniem, typowym meczem walki. Autorem jedynego gola w tym spotkaniu był Arkadiusz Kukulski. W innych spotkaniach 18. kolejki Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych Lech II Poznań pokonał Centrum Ostrów Wielkopolski 5-0, a Olimpia Koło uległa KKS-owi Włókniarz 1925 Kalisz 0-1. 22 kwietnia Marcinki zagrają na wyjeździe w Kaliszu z Włókniarzem.